Cześć, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, jak możesz testować klasę JavaScript z użyciem biblioteki Jest. W poprzednim odcinku nakręciłem wstęp do Jesta, więc jeżeli nie widziałaś tego nagrania, to zachęcam do sprawdzenia go. U góry się teraz gdzieś tu albo tu powinien pojawić link do tego nagrania. Natomiast dzisiaj zajmiemy się testowaniem takiej klasy, którą widzicie na ekranie, która ma nam trochę zasymulować taką interakcję z bazą danych użytkowników. Więc mamy jakąś tutaj tablicę użytkowników, możemy sobie zwrócić liczbę tych użytkowników, możemy sobie wyszukać użytkownika, dodać go w taki mądry sposób, czyli taki, że jeżeli już jakiś użytkownik o takim samym adresie e-mail istnieje, no to nie chcemy dodawać takiego użytkownika, oraz też dodałem tutaj taki kod, w którym mamy promisa, więc kod asynchroniczny, bo będę chciał Wam pokazać, jak możecie testować kod asynchroniczny. Więc mamy tą klasę i w dzisiejszym odcinku nauczycie się tak. Po pierwsze, korzystać z matcherów i pisać takie proste testy klas JavaScriptowych, czyli jak ułożyć te wszystkie testy, jak używać matcherów w taki dosyć bardziej zaawansowany sposób, bo jednak w ostatnim nagraniu no to testowaliśmy tylko jedną funkcję JavaScriptową i w zasadzie zwrotkę z tej funkcji, więc dzisiaj będzie nieco bardziej rozwinięty ten temat. Później nauczymy się łapać błędy, bo to też jest dosyć ważne w testach, żeby nie tylko testować ten tak zwany happy path, czyli jeżeli wszystko idzie dobrze, ale też sprawdzić, czy nasz kod zachowuje się dobrze w sytuacji, gdy dostaje na przykład złe dane wejściowe i co wtedy się dzieje. Czy na przykład jest rzucany błąd taki, jak sobie zapisaliśmy w kodzie, więc nauczymy się łapania i testowania błędów z użyciem Jesta. No i na końcu przetestujemy sobie ten kodzik asynchroniczny. Więc jeżeli wydaje Ci się to ciekawe, to zachęcam sam do oglądania tego materiału. Więc mamy tutaj projekt, w którym tak naprawdę zainstalowałem sobie tylko ESLint'a i Jesta. Pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie korzystać z Jesta w waszym projekcie, to warto skonfigurować ESLint tak, by on po prostu wiedział o istnieniu Jesta. Jest to bardzo proste, wystarczy zainstalować plugin i odpowiednio ESLint'a sobie skonfigurować, aby wykrywał on tą składnię z Jesta. Więc mamy tutaj tą naszą klasę. Myślę, że warto by było napisać sobie pierwszy test, więc otworzymy sobie ten test w osobnym okienku i możemy odpalić Jesta z użyciem npx. To jest taka komenda, która pozwala odpalać biblioteki, które macie zainstalowane wewnątrz Node Modules, czyli na przykład zrobimy npx Jest. No i widzicie, że mamy fail, bo nie mamy tutaj tak naprawdę żadnego testu. Więc to teraz poprawimy sobie i napiszemy pierwszy test sprawdzający funkcję total users, czy zwraca ona nam odpowiednią liczbę użytkowników. Więc na początek oczywiście musimy sobie zarequirować tą klasę, którą chcemy testować, czyli userDB. Require userDB i tutaj dosyć fajna rzecz jest dosyć fajna rzecz w Jeście, która pozwala używać takiej składni describe, czyli jeżeli mamy kilka różnych funkcji, no to możemy sobie opisać każdą z tych funkcji i napisać dla niej osobny test. I to jest, myślę, dosyć fajna rzecz z tego względu, że jak później wyskakuje nam błąd w testach, no to wiemy, do jakiej funkcji on dotyczy. Więc będziemy badać funkcję total users. I wewnątrz tej funkcji możemy sobie napisać test.
it returns 0 when no users. I Was też zachęcam do pisania testów po angielsku i w ogóle używania angielskiego wewnątrz Waszego kodu, bo nigdy nie wiecie, czy Waszego startupu nie kupi jakiś szejk z Dubaju, albo czy do Waszego teamu nie dołączy osoba, która po prostu nie mówi po polsku, więc myślę, że warto od razu pisać te testy i wszystkie zmienne po angielsku, tak żeby były one zrozumiałe dla każdego, który czyta Wasz kod. Więc mamy it returns 0 when no users. Mamy tutaj ten getter, który nazywa się total users, więc sprawdzimy sobie naszą klasę. Ja klasę, którą testuję, zawsze lubię nazwać sobie subject, żeby po prostu widzieć, co tak naprawdę jest tematem tego testu. No i piszemy sobie naszego expecta. Expect subject total users to be 0. I mamy pierwszy test. Zobaczymy, czy on przechodzi. No i mamy pierwszy test naszej funkcji total users, który przechodzi. Oczywiście mamy pierwszy scenariusz tak naprawdę naszego testu, w którym nie mamy żadnych użytkowników. Ale jaki będzie kolejny scenariusz? No, jak mamy tych użytkowników. Więc użyjemy konstruktora. Przy okazji sprawdzimy, czy konstruktor dobrze działa, więc mamy const subject równa się new user db i tutaj sobie podamy tablicę, w której będzie na przykład e-mail artur@google.com i w zasadzie może sobie dodamy dwie jakieś osoby. Dodamy sobie jeszcze jakiegoś testera i teraz możemy sobie zrobić expect to be two, bo mamy teraz dwóch użytkowników, więc funkcja powinna zwrócić nam 2. Odpalamy jesta i mamy kolejny test, który nam przychodzi. Teraz ważna rzecz. Pamiętajcie o tym, że jak piszecie testy, to nie radzę tutaj nie wiadomo, jak organizować tego kodu w testach. Pamiętajcie, że po pierwsze, super kod to powinien być kod produkcyjny, a kod testujący to jest kod, który ma za zadanie testować, czyli tutaj tak naprawdę myślę, że nie ma sensu wrzucać jakichś abstrakcji, wpisać własne helpery, po prostu piszcie ten kod, żeby on był takim no-brainerem, że ktoś, kto po prostu patrzy na ten kod, no to od razu widzi, co się tutaj dzieje. Oczywiście wiadomo, wraz z czasem, jak macie duży projekt, jak powtarzacie jakieś rzeczy, to można się pokusić o napisanie jakichś helperów, ale pamiętajcie, żeby nigdy nie zaczynać od napiszę teraz super, hiper helper w swoich testach, bo po prostu skończy się to na tym, że będziecie mieli helper, z którego sami będziecie używać. No dobra, ale to taka dygresja. Więc mamy total users, mamy już dwie tutaj ścieżki, jedna jeżeli jest 0, jedna jeżeli jest więcej użytkowników, więc myślę, że na razie ten test możemy sobie zostawić w spokoju. Teraz sprawdzimy sobie ciekawszą funkcję, która nazywa się add. I ta funkcja działa w taki sposób, że pozwala nam ona dodawać użytkowników, ale w taki mądry sposób. Czyli jeżeli już jakiś użytkownik z adresem e-mail, który próbujemy dodać, istnieje, to zostanie nam zwrócony błąd. Więc mamy describe add. I teraz możemy dać na razie taki początkowy, prosty test. It adds user to... It adds user, może po prostu, dobra, już nie kombinujmy tutaj z tym angielskim. Więc mamy scenariusz, w którym po prostu sobie sprawdzimy, że w momencie, gdy dodamy nowego użytkownika, no to ten total users nam się zwiększy. Więc po prostu zrobimy sobie to tak, że będzie const subject new user db i tutaj nie mamy, a tutaj jeszcze znakowności, tu nie mamy żadnych użytkowników, więc sobie zapiszemy const initial count i zapiszemy sobie subject total users i teraz możemy sobie napisać expect, a nie, musimy sobie dodać najpierw, tak, czyli subject add i tutaj damy email
test@gmail.com, czyli dodajemy jakiegoś użytkownika i robimy expect subject total users to be greater than initial count. Więc mamy teraz test, który sprawdza to, że na początek mamy jakby pustą bazę i w tej pustej bazie no initial count jest 0, tak? Czyli nie mamy żadnych użytkowników. Później tak naprawdę testujemy naszą funkcję add i sprawdzamy, czy po tym, jak dodamy do tej naszej klasy nowego użytkownika, to czy ten total users jest większy niż initial count. I tu musieliśmy sobie użyć taką zmienną pomocniczą, żeby po prostu zastosować ją w teście. No i widzicie, że staram się jakby pisać to tak, żeby to było w miarę zrozumiałe, tak? Czyli expect total users to be greater than initial count. I zapiszemy sobie ten test i odpalamy sobie go jeszcze raz. I mamy kolejny test, który nam przychodzi. No to teraz sprawdzimy może już nie taki happy path, tylko sprawdzimy sobie na przykład, co się dzieje w momencie, gdy dodamy użytkownika z tym samym e-mailem. Więc dajemy sobie it i teraz sprawdzimy sobie ten scenariusz z naszej funkcji, że na przykład dodamy, próbujemy dodać użytkownika, który nie ma żadnego e-maila. Czyli it throws error when no email given. I teraz taki przetestujemy sobie scenariusz, więc mamy znowu subject new user DB. Jak widzicie, w każdym z osobno testów pisze subject na nowo i to jest kwestia taka umowna. Jakbym chciał, mógłbym równie dobrze wpisać ten subject na przykład gdzieś tutaj i go reużywać między testami, tylko że wtedy macie problem taki, że musicie pamiętać pisać testy w taki sposób, żeby one nie wpływały na inne testy, tak? Bo skoro tu bym miał instancję tej klasy i później w każdym konkretnym przypadku bym na przykład dodawał użytkowników, a w innym teście bym się spodziewał, że użytkownicy są jakby puści, że nie ma już żadnego użytkownika dodanego, no to po prostu w ten sposób jakby ustalając ten obiekt za każdym razem na nowo, jestem pewny, że po prostu no nie muszę go resetować, tak? Więc mamy tutaj subject i damy sobie subject add i na przykład zamiast e-mail zrobimy literówkę emails tester@gmail.com. I teraz ten fragment kodu powinien nam po prostu rzucić błąd. I teraz musimy ten jakby scenariusz przetestować, bo teraz zobaczcie, jeżeli po prostu odpalę ten test, odpalimy sobie ten test, no to widzicie, że jakby no Jest nam słusznie zwraca, że po prostu został wywalony błąd w JavaScriptie, tak? Więc zrobimy to na przykład w taki sposób, że zapiszemy sobie, można błędy testować na różne sposoby. Ja akurat lubię sposób taki, że po prostu jakby używam bloku w expectie. Bloku, nawet nie wiem, czy to się tak nazywa, ale wiem, że w Rubim to się na pewno nazywa tak blok. Tutaj no to po prostu przekazuję w jakiś callback do expecta i w expectie możemy zrobić po prostu coś takiego, że tutaj wrzucimy tą wywołanie metody, które na pewno wywoła błąd. I teraz jak mamy ten expect, to tu możemy sobie zrobić tu throw i wpisać sobie message na przykład błędu albo podać klasę błędu, którą chcemy sprawdzić. Więc tutaj sum error i na przykład zobaczmy, co teraz, w jaki sposób teraz nam się zachowa Jest, więc sobie odpalimy kod. Jeszcze raz ten test. I teraz widzicie, że mamy fajny tutaj, zobaczcie sobie na te logi z Jesta.
lecą po każdej funkcji, mam total users, wszystko jest spoko, a w funkcji add throws error when no email given i tutaj widzę, że mam fail tego testu i expected substring some error, czyli ja oczekiwałem, że tutaj będzie some error, a tu widzimy, że w kodzie jest po prostu błąd email needed, więc wpisujemy sobie tu i teraz tak naprawdę powinny nam te testy przejść. Widzicie, że wszystkie są na zielono. Więc napiszemy sobie kolejny test w takim samym stylu. Jeżeli chcesz przetestować ten kod, to zastopuj teraz filmik i przetestuj sobie w podobny sposób scenariusz z sprawdzeniem, że e-mail jest nieunikalny. Natomiast ja teraz oczywiście pokażę, jak to zrobić. Więc napiszemy it i będzie po prostu throws error when email duplicated. I tutaj sobie zrobimy tu. Mamy znowu subject. Dodamy sobie do naszej bazy e-maila tester. I teraz znowu zrobimy sobie expect. I tu przekażemy sobie callbacka i zrobimy subject add. I dodamy ten sam e-mail. I to powinno nam rzucić throw. E-mail not unique. OK. Unique you. OK. Chyba dobrze napisałem. Nie wiem. Zobaczymy. No i mamy kolejny test, który nam sprawdza, czy w przypadku, gdy próbujemy dodać, dodać e-mail, który jest nieunikalny, to czy faktycznie błąd został rzucony. W ramach ćwiczenia, ja tu jeszcze nie będę przedłużał, możecie sobie jeszcze sprawdzić, czy faktycznie wywołanie dwa razy funkcji add z tym samym e-mailem, czy to spowoduje zwiększenie się total count of users, czy to pozostanie takie samo, więc to jest taki dodatkowy test, który możecie sobie zrobić w ramach zadania domowego. Natomiast ja, żeby już nie przedłużać, bo już pokazałem Wam takie proste testy, pokazałem Wam testy, testowanie jakby rzucania błędów, to teraz zrobimy sobie kolejny test, tym razem funkcji random. I funkcja random działa w taki sposób, że ona nam zwraca promisa. I promis, jakby tutaj sobie wstawiłem jakiegoś tam timeouta, wiadomo, żeby tu był jakiś taki faktyczny promis. I wewnątrz tego promisu mamy sprawdzenie, czy liczba naszych użytkowników jest większa niż 0. Jeżeli jest więcej niż 0, to wtedy mamy tutaj taką prostą funkcyjkę, która nam losuje liczbę od 0 do jakby totalnej, jakby całkowitej liczby użytkowników minus 1, czyli jeżeli mamy 10 użytkowników, to losuje nam liczbę od 0 do 9, żebyśmy mogli wyciągnąć z naszej tablicy użytkownika o tym takim szczęśliwym numerku i po prostu zwrócić go w promisie. Więc teraz sprawdzimy sobie to i jakby tutaj możemy sobie przetestować przede wszystkim najpierw scenariusz taki, jeżeli nie mamy żadnych użytkowników, więc it rejects when no users. Jeżeli nie wiecie do końca, co ten zapis w promisie oznacza, co to znaczy resolve, co to znaczy reject, no to zobaczcie na YouTubie sobie filmiki dotyczące promisów. Ja już tego dzisiaj nie będę poruszał, ale generalnie promis może się jakby wykonać prawidłowo, wtedy jakby możemy zwrócić jego wartość, a jeżeli coś pójdzie nie tak, no to mamy funkcję reject i wtedy musimy jakby złapać ten błąd wyżej w naszym programie, gdzie obsługujemy promisy. Więc mamy tutaj it rejects when no users i tutaj sobie zrobimy naszego subjecta, const subject new user db i mamy po prostu
ten subject i teraz możemy sobie zrobić to bardzo łatwo, po prostu korzystając z bloku try i catch, bo chcemy tutaj jakby złapać błąd. Błąd zostanie zwrócony przez promisa, więc to zadziała nam jakby wewnątrz bloku try-catch, ale jakby jest tu ważna rzecz, bo promisy no można obsługiwać na dwa sposoby. Po prostu nazwa zmienna promisa, nie wiem, promise then, subject random then, ale ja chciałbym użyć tutaj opcji po prostu async, czyli to jest, poczytajcie o asynku i awaicie, ja po prostu wolę korzystać z asynka i awaita i z niego właśnie skorzystam w tym teście, ponieważ uważam, że upraszcza to czytelność testu. Oczywiście, jeżeli nie zgadzacie się z tym, możecie pisać sobie inaczej, ale ja pokażę Wam, jak robić to z awaitem. Więc tu mamy await i będzie subject random. I teraz tutaj wewnątrz tego try'a wykonujemy jakby funkcję, którą chcemy przetestować. I tu mamy nowo utworzony obiekt, w którym nie mamy żadnych użytkowników, więc ten jakby promis nie powinien się zresolwować. On powinien rzucić błąd i ten błąd złapiemy sobie tutaj wewnątrz catcha i tutaj sobie napiszemy expect error to equal i tu sobie weźmiemy ten błąd w ten sposób. Więc jakby jest kilka różnych sposobów na testowanie asynchronicznego kodu w Jeście, ale to jest taki, wydaje mi się, najprostszy sposób i myślę, że jakby na większość przypadków w zupełności wystarczający. Więc sprawdźmy, czy to zadziała. No i mamy kolejny test, który nam przechodzi. Widzicie, że test wykonuje się przez 303 milisekundy. I to nie dlatego, że nie wiadomo, co tam robimy w tym teście, tylko dlatego, że po prostu wewnątrz promisa ustawiłem sobie specjalnie ten set timeout, żeby mieć taki, nie wiem, namacalny dowód, że jest to asynchroniczny kod. Więc mamy to sprawdzone, a teraz sprawdzimy sobie happy path, czyli taką sytuację, jeżeli mamy kilka użytkowników w naszej bazie, to że faktycznie jest zwracany ten random user. I teraz też możecie to zrobić w ramach ćwiczenia sami, jeżeli nie, no to po prostu oglądajcie dalej. Więc it returns random user i to znowu będziemy korzystać z awaita, więc to musi być funkcja asynchroniczna. I tutaj zrobimy sobie tak. Mamy subject i zrobimy sobie teraz coś takiego, że zrobimy sobie tablicę lucky emails. Pamiętajcie, że testy to jest po prostu kod JavaScript, więc jeżeli chcecie korzystać z jakichś pętli, z jakichś ifów, z jakiegoś kodu, no to możecie jak najbardziej to robić, ale pamiętając o tym, żeby zawsze jakby mieć w głowie po prostu czytelność tego kodu, żeby ktoś, kto patrzy na ten kod, żeby to był dla niego taki no-brainer. Więc mamy look lucky emails i tutaj sobie wpiszemy lucky0@gmail.com i utworzymy sobie przynajmniej 3 takie e-maile, żeby mieć pewność po prostu, że ten kod random faktycznie działa, a nie, że on działa tam tylko dla jednej osoby, tak? A już jak są 2, to się wykrzacza, tak? Więc mamy lucky emails i teraz zrobimy sobie coś takiego, że zrobimy sobie po prostu lucky emails for each email i tu będzie subject add e-mail. Rozumiecie, czyli mamy po prostu tablicę, po której iterujemy, tu mamy zmienną tymczasową e-mail, którą wrzucamy do funkcji add i to jest po prostu skrócony zapis e-mail, tak? Czyli po prostu klucz ma taką samą wartość, znaczy tak samo się nazywa i po prostu tworzymy sobie teraz w tej pętli 3 użytkowników z tymi jakby e-mailami i teraz zrobimy sobie taki test, że zrobimy sobie const i to będzie lucky guy
I ten lucky guy to jest nic innego jak po prostu await subject random. I teraz ten random działa tak, że nam po prostu zwraca użytkownika, tak? Zwraca nam no, ten obiekt tego użytkownika i teraz chcemy sprawdzić, no właśnie, co chcemy sprawdzić? Chcemy sprawdzić, czy ten lucky guy, który został zwrócony przez ten kod, czy e-mail tego lucky guy'a znajduje się w tej tablicy. Jeżeli znajduje się, to myślę, że jest wszystko spoko i za każdym razem, jak wykonamy ten kod, no to powinien zostać wylosowany inny użytkownik i myślę, że ten test, przynajmniej na ten moment, na jakby potrzeby naszej nauki powinien w zupełności wystarczyć, więc zrobimy po prostu expect lucky guy, lucky emails. I tu skorzystamy to contain, skorzystamy jakby z matchera to contain, który sprawdza, że, który oczekuje, że w tej tablicy zawiera się ten element, który podamy jako argument do tej funkcji, czyli będzie lucky guy email, tak? Czyli ten gościu, który został nam randomowo zrzucony, sprawdzamy, czy ten jego e-mail znajduje się w tablicy naszych lucky, naszych szczęśliwych e-maili. I odpalamy nasz test. Oczywiście testy da się pisać tak, że da się ustawić opcję watch, która sprawdza nam, że jeżeli jakieś pliki ulegną zmianie, to testy zostaną wykonane za każdym razem, jak robicie zmianę, ale już tutaj nie chciałem kombinować na potrzeby tego filmiku. No i voilà, widzicie, mamy wszystkie jakby testy napisane, wiecie jak pisać proste matchery, wiecie jak testować błędy i wiecie jak testować asynchroniczny kod, który korzysta z promisów. Jeżeli macie jakieś pytania do tego nagrania, to zachęcam do sekcji komentarzy i postaram się odpowiedzieć na te pytania albo nagrać jakiś kolejny materiał bazując na pytaniach, jakie tam macie. Pamiętajcie na koniec, że testy są ważne, ale to nie oznacza, że ten kod tych testów musi być nie wiadomo jaki. Myślę, że taka rada na początek to jest taka, żeby przynajmniej sprawdzić sobie success path i przynajmniej sprawdzić sobie jeden jakiś taki przypadek, w którym po prostu coś może pójść nie tak i za każdym razem dopisywać test, jeżeli znajdziecie jakiegoś buga. Czyli jeżeli ktoś Wam na przykład zgłosi, że funkcja random nie działa w sytuacji, jak jest dwóch użytkowników, to pierwsze co robicie, to piszecie po prostu test sprawdzający ten przypadek, dodajecie go i wtedy naprawiacie kod tak, żeby ten test przechodził. To jest taka, myślę, fajna rada na początek. Kolejna rzecz to nie testujcie funkcji wewnętrznych w Waszych klasach. Oczywiście, jeżeli piszecie jakąś wielką bibliotekę, jakąś wielką klasę, z której korzystają inni ludzie w NPM-ie, no to pewnie tak, warto napisać te testy. Natomiast generalnie uważam, że trzeba się skupić zawsze na testach jakby metod publicznych, które są po prostu wystawione jako API dla zewnętrznego świata i nie ma sensu testować wewnętrznych jakby funkcji. Druga rzecz to też nie ma sensu testować jakichś takich rzeczy wbudowanych w język albo w bibliotekę, z której korzystacie. Czyli na przykład tutaj ten test, który napisałem na Total Users, sprawdzający, że users length, jakby wielkość tej tablicy się zwiększa, no to jest taki trochę test na potrzeby edukacyjne, tak? No, nie powinno się testować takich rzeczy, które jakby są składnią języku, ponieważ zakładamy, że ludzie, którzy tworzą języki programowania, no oni to przetestowali, więc nie ma sensu testować dwóch rzeczy jeszcze raz, tak? Więc to wszystko, co chciałem Wam przekazać. Jeżeli filmik Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, ale nie musicie tego robić.